Zakończyła się ósma kolejka Ligi Wielkopolskiej w Kleszczewie. Dzisiaj graliśmy w Tulcach. Piast Dłubowo w pierwszym spotkaniu pokonał Crazy Gang 6-3. To spotkanie ze względu na wzmożone opady atmosferyczne musieliśmy przerywać. Po wznowionej grze padły jeszcze 3 gole. Jednak to Piast Dłubowo doprowadził wynik tego meczu do końca. Warka Kostrzyn w drugim spotkaniu pokonała Szczytniki. Gramy razem po pierwszej połowie. No, pachniało tutaj nam niemałą sensacją. 2-1 wygrywały Szczytniki. Jednak w drugiej połowie 5 bramek strzelonych przez zawodników Walki. 2 bramki Bartosza Wilczyńskiego i 6-2 jadą kolejne punkty do Kostrzyna. I następne punkty również pojechały do Kostrzyna, bowiem swoje spotkanie wygrał Spartan z Exodusem. Wiele nerwów pozaboiskowej takiej złości. Jednak najważniejsze są na boisku, czyli 2-0 dla Spartanu. W kolejnym spotkaniu Polipak Środa przegrał z Ogniwem Siekierki 6-0. Dominacja drużyny z Siekierek. Cóż więcej można powiedzieć, tak jak mówiłem to w wywiadzie z Mariuszem Sędziakiem, zawodnikiem drużyny Ogniwa, nie można było złego słowa chyba powiedzieć o grze piłkarzy z Siekierek. San Marino wygrywa z Manhattanem 4-1. Również dobra gra średzkiej drużyny. Kolejne punkty, jest szansa na wejście do grupy mistrzowskiej. Valiente nie zdobyło pierwszych punktów w tym sezonie. Wciąż czekamy na jakiekolwiek zwycięstwo lub remis drużyny Valiente. Natomiast Drink Team wygrał 4-2 w tym spotkaniu. Max Swarzędz w ostatnim meczu, można powiedzieć, w ficie kolejki pokonał FC Markowice i niemal zapewnił sobie awans do grupy mistrzowskiej. A czy Markowice w niej zagrają, to się okaże. Jeszcze walka jest otwarta.